Tylko jedno miasto w Polsce może poszczycić się tym, że aż trzech jego przedstawicieli ma w swoim dorobku tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Tym miastem jest Kraków. Wszyscy doskonale pamiętamy, w sumie nie tak odległe, triumfalne sezony Wisły. Wiemy, że kilkadziesiąt lat wcześniej najlepsza na krajowym podwórku była Krakowia, jednak często zapominamy o mistrzowskim sezonie Garbarni. Dziś z wielką przyjemnością opowiem o ekstraklasowej historii klubu z Ludwinowa. Kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na terenie naszego kraju powstało naprawdę wiele polskich klubów. Celem większości z nich było szerzenie polskości i tworzenie nowych, patriotycznych więzi polskich kibiców z polskimi drużynami. W 1921 roku kilku pracowników polskich zakładów garbarskich w Krakowie powołało do życia nowy klub piłkarski. Pierwotnym zadaniem Laudy było promowanie sportu i aktywnego trybu życia wśród osób zatrudnionych w garbarniach oraz ludwinowskiej młodzieży. Już 3 lata później pieczę nad klubem przejęły polskie zakłady garbarskie, co oznaczało, że jego rozwój znacznie przyspieszy i prawdopodobnie nadejdą lepsze czasy. Jednocześnie zmieniono jego nazwę z Laudy na Garbarnię. No cóż, no Garbarnia to był klub robotniczy, dlatego że Garbarnie późną jesienią 1921 roku faktycznie założyło 5 pracowników zakładów garbarskich tutaj na Ludwinowie na czele z panem Szczepanikiem i to różniło faktycznie ten klub od innych, chociaż ja bym tak daleko od tego patriotyzmu nie odchodził, bo mimo że był to na początku klub sportowy Lauda, bo taka była nazwa pierwotna, ta z 1921 roku. Powiem, że Lauda to jest pochwała po łacinie. Śpiewa się Laudanum, prawda, i tak dalej. Więc to była taka pochwała kultury fizycznej, no po to, żeby zagospodarować jakoś. Później tych zespołów takich przyzakładowych powstawało znacznie, znacznie więcej. Natomiast w tamtych latach to była jakaś taka, zaryzykuję to stwierdzenie, że to była jakaś taka nowość i inne spojrzenie trochę na futbol. W każdym bądź razie na czele z panem Szczepanikiem powstaje 5 panów, przychodzi i zakłada klub. Klub ma trudne początki, jest duża bieda, powiedzmy sobie szczerze. Pierwsze boiska to były miejsca w zakolach rzeki Wilgi. Ona wpływała tutaj niedaleko, wtedy wpływała do Wisły tak mniej więcej na poziomie Skałki, jeżeli patrzeć na mapę. Ten kanał Wilgi, który jest teraz, to jest kanał Wilgi, który przebudowano w latach 30. i tąże Wilgę skierowano gdzie indziej po prostu. Więc tam sobie grali, nie było powiedzmy sobie super mega bogato i to jest tak delikatnie powiedziane. No wszystko się zmieniło, absolutnie rewolucja w historii klubu w roku 1924. Dlatego, że w 1924 Garbarnia, zakłady polskie, zakłady garbarskie zdecydowały się sponsorować klub i to było coś, co całkowicie odmieniło oblicze tego zespołu, tego klubu i było podwalinami pierwszymi pod potęgę Garbarni międzywojenną. Ale to, żeby zdać sobie sprawę z tego, czym była Garbarnia dla Ludwinowa, to ja może tak w 3 słowach powiem, co to w ogóle ten Ludwinów jest, no bo to praktycznie rzecz biorąc bardzo mało już ta nazwa funkcjonuje, oczywiście jako administracyjna, ale praktycznie ten Ludwinów przedwojenny, on w rzeczywistości już niemal nie istnieje. Otóż Ludwinów to była wieś podkrakowska, po drugiej stronie Wisły, gdzieś tam pierwszy raz zmieniona w XIV wieku jako Błonia. Ona była właścicielami tej wsi, to byli albo dostojnicy kościelni, albo kościół. Wieś była gdzieś tam już w bardziej współczesnych
czasach takim modnym miejscem przeprawa na wysokości Wawelu była przeprawa promowa. Stamtąd mieszczanie krakowscy sobie przypływali do Ludwinowa, żeby sobie pospacerować w piękne letnie czy tam wiosenne dni. Były wille sobie stały, te oczywiście chatki biedniejsze. No taka przyjemna, może nie letniskowa, ale taka troszkę przeciwwaga, taka spokojna dla sielankowa dla Krakowa. I zmiana rewolucyjna niemal nastąpiła, kiedy na początku XX wieku bracia Dłużyńscy założyli zakłady garbarskie, które to zakłady się rozwijały, były coraz większe, one przechodziły różne restrukturyzacje po drodze, a w roku 1921 zostały spółką akcyjną Polskie Zakłady Garbarskie, potęga, jeżeli chodzi o robienie później butów, ale i garbowanie skóry. W związku z tym, że były to duże zakłady, przyjechało więcej pracowników, to już były takie ilości pracowników idące w setki. Ci pracownicy przywieźli rodziny, nawet wybudowano domy dla tychże pracowników. No i trzeba było coś z nimi zrobić, jakoś zagospodarować ich czas. No i stąd właśnie powstanie klubu. Bogaty zwierzchnik szybko zaczął inwestować w drużynę oraz klubową infrastrukturę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 1928 roku garbarnia wywalczyła swój historyczny awans do ekstraklasy. Z tym rozwojem klubu, no trzeba powiedzieć o dwóch osobach, które przyszły razem ze zakładami garbarskimi i praktycznie stworzyły ten potężny później klub. Chodzi oczywiście o prezesa Marko i wiceprezesa Rojta. To są ważne nazwiska, dlatego o nich mówię. Z tego okresu, z lat 20., to ja tylko wspomnę taką historię może, żeby tak odnoszącą się też i do współczesnego futbolu. Otóż derby były rozgrywane, czasami bardzo ostre, Podgórza, z drużyną KS Podgórze, starszą, przedwojenną, 1913. No i w jednym z meczów zawodnik garbarni, Michał Dzikowski, złamał nogę swojemu koledze z Podgórza. No i sytuacja trafiła do sądu. Nie tak jak teraz, że jak ktoś złamie komuś na boisku, to się wszystko rozstrzyga w sportowych, że tak powiem, kręgach. Wtedy trafiło to do normalnego sądu i ten Dzikowski dostał 4 miesiące ciężkiego więzienia za to, że złamał na meczu nogę swoim przeciwnikowi. Także może to jest jakieś na te hultajstwo sposób we współczesnej piłce. Przed II wojną światową zawodowstwo w piłce nożnej było zabronione. Piłkarze nie mogli więc oficjalnie otrzymywać pieniędzy za swoją grę, dozwolone były za to dobra materialne. Gdy zawodnicy garbarni wywalczyli awans do ekstraklasy, zarząd postanowił sprezentować im złote zegarki. Zakupu dokonano w zakładzie zegarmistrzowskim Sulikowskiego, znajdującym się na ulicy Grodzkiej, tuż przy krakowskim rynku. Właściciel zakładu pół żartem, pół serio rzucił, że jeśli garbarze w swoim debiutanckim sezonie wywalczą mistrzostwo lub wicemistrzostwo Polski, zafunduje duży stadionowy zegar oraz 13 złotych zegarków dla zawodników. W tej sytuacji trzeźwość umysłu zachował Andrzej Kuczalski, który poprosił zegarmistrza o pisemne potwierdzenie złożonej przed momentem obietnicy. Ten pewien tego, że garbarnia nie ma najmniejszych szans na wywalczenie jednego z dwóch czołowych miejsc, bez wahania podpisał stosowne oświadczenie. Kuczalski zabrał je ze sobą i ze spokojem oczekiwał na rozpoczęcie rozgrywek. Debiut garbarni na najwyższym szczeblu rozgrywkowym przerósł najśmielsze oczekiwania. Do Krakowa przyjechał klub turystów Łódź, a Beniaminek zaaplikował mu 8 goli. Przed chwilą powiedziałeś, garbarnia wchodzi z przytupem, można powiedzieć, wywala drzwi
ligi jest sensacją absolutną, aczkolwiek trzeba powiedzieć dlaczego. No, dlatego, że po pierwsze przychodzi nowy trener Sedlaczek, tak? On trenował jeszcze później, przez chwilę dosłownie, Garbarnię, ale przychodzą też zawodnicy, którzy zmieniają w sposób, no te transfery są, to jest bardzo nowoczesne myślenie wtedy o futbolu, tak? Sprowadzani są zawodnicy z różnych części Polski po to, żeby wzmocnić zespół, prawda? To wzmocnienie jest wybitne, jak pokazują wyniki, a później rozwój historii, bo do Garbarni w tym 29 roku oprócz nowego trenera przychodzi na przykład Karol Pazurek. No to fenomenalny zawodnik polskiej reprezentacji, napastnik. Cudowna sprawa. On z takiego klanu Pazurków w ogóle piłkarskiego pochodzi, gdzie jeden grał w Wiśle, jeden w Pogoni Katowice i tak dalej, i tak dalej. On sam z tej Pogoni Katowice przychodzi tutaj, ale przychodzą też inni świetni zawodnicy, jak Wilczkiewicz na przykład, tak? Też reprezentant polski późniejszy. Przychodzi Bator, przychodzi Joksz. Drużyna się krystalizuje, ta przyszła mistrzowska. Zaryzykuję stwierdzenie, że podwójnie mistrzowska, ale o tym właśnie za chwileczkę. No i po pierwszej rundzie Garbarnia zajmuje szóste miejsce, ale to jest takie trochę mylące, dlatego że to jest szóste miejsce ze stratą ledwie 4 punktów do pierwszej, do lidery, do pierwszej Wisły. No i przychodzi runda druga i to było znamienne dla Garbarni w tamtych latach, że drugą rundę grała perfekcyjnie. No po prostu to, co oni tam wtedy wyczyniają, to się w głowie nie mieści. Pokonują Wisłę, byłego lidera, między innymi. Dwa razy pokonują Wartę. Zaraz powiem, dlaczego to jest ważne. Między innymi rozbijają ją w jednym z meczów 5-1. Tak, no fenomenalny wynik. No, to pod niebo latają wszyscy, tak? Prasa faworytów do Mistrzostwa Polski upatrywała głównie w dwóch ekipach. Warcie Poznań i Wiśle Kraków. Garbarnia jako Beniaminek spisywała się nadspodziewanie dobrze, jednak przez znaczną część sezonu pisano raczej o jej przewadze nad strefą spadkową niż stracie do czołowych miejsc. Tymczasem w drugiej połowie października, a pamiętajmy, że grano systemem wiosna-jesień, zasiadła na fotelu lidera. W ostatniej kolejce zremisowała z Pogonią Lwów 2-2, i tabela prezentowała się tak. Dlaczego po stronie Garbarni oraz Ruchu Wielkie Hajduki widnieją 23 mecze i dlaczego finalnie to nie na konto krakowian trafił tytuł Mistrza Polski za sezon 1929? Aby to zrozumieć, musimy nieco cofnąć się w czasie. września brązowi mierzyli się w wyjazdowym starciu z Ruchem. Ponieśli porażkę 0-3, jednak złożyli protest do zarządu ligi, bo ich zdaniem zawody prowadził nieupoważniony arbiter, przez co domagają się powtórzenia meczu. 3 tygodnie później klub turystów pokonał w Łodzi Wartę Poznań 2-1. Zdaniem poznaniaków strzelec 2 goli dla rywali, Roman Żurkowski, nie powinien przebywać na boisku, bo ma podpisany kontrakt z 2 klubami. Z klubem turystów i Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Domagali się walkovera. Zarząd ligi bardzo długo debatował nad jednym i drugim wnioskiem i decyzję podjął dopiero w drugiej połowie listopada. Cóż to były za decyzje? Wynik meczu Ruchu z Garbarnią został anulowany i zarządzono powtórkę starcia, a jego termin ustalono na 1 grudnia, czyli już po zakończeniu rozgrywek. Jeśli chodzi o spotkanie klubu turystów z Wartą, zarząd ligi stwierdził, że Żurkowski rzeczywiście nie powinien w nim wystąpić, przez co został ukarany grzywną finansową. Jednocześnie utrzymano wynik z boiska. Byłoby jednak zbyt pięknie, gdyby na tym się zakończyło. Warta złożyła odwołanie, jednak zarząd ligi milczał. Teraz trzymajcie się mocno, bo to, co wydarzyło się w grudniu 1929 roku, nie mieści się w głowie. Z uwagi na brak działania ze strony zarządu ligi i Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego ponoć zgłosił się ów zarząd, uznano, że temat meczu Warty jest zamknięty. Prasa pogratulowała Garbarni Mistrzostwa Polski i podejrzewam, że w naszym kraju nikt nie wierzył w to,
że coś w tej sprawie może jeszcze ulec zmianie. Rzućmy jeszcze raz okiem na tabelę przed rozegraniem powtórzonego meczu z Ruchem. Garbarnia mogła potraktować ten pojedynek jako grę towarzyską. Zgoła odmienne znaczenie miało dla niebieskich. Wiadome było, że jeśli nie sięgną po komplet dwóch punktów, spadną z ekstraklasy. W Katowicach stanęli na wysokości zadania i wygrali 1-0. Finalna tabela wyglądała więc tak. Mistrz Garbarnia Kraków, spadkowicze Czarni Lwów i FC Katowice. Emocje opadły. Ligowcy w domowych zaciszach szykowali się do świąt Bożego Narodzenia. W dniu imienin Dariusza, 19 grudnia, nagle obudził się PZPN i ogłosił coś, co nie tylko na Ludwinowie, ale w całym Krakowie przyjęto jak cios prosto w serce. Wynik meczu Klub Turystów Łódź Warta Poznań, który został rozegrany niemal 3 miesiące wcześniej, został zweryfikowany na walkover dla poznaniaków. Doprowadziło to do niemałej rewolucji w ligowej tabeli. Czarni Lwów utrzymali się w Ekstraklasie kosztem Klubu Turystów, a mistrzowski tytuł został odebrany Garbarni i przyznany Warcie. Nie chcę oceniać, czy decyzje zarządu ligi zarówno w sprawie starcia Ruchu z Garbarnią, jak i Klubu Turystów z Wartą były słuszne. Jestem jednak przekonany, że powinny zapaść znacznie, znacznie wcześniej. Było na to przecież sporo czasu. Dziś możemy jedynie gdybać, jak wyglądałby powtórzony mecz z Ruchem, gdyby garbarze wiedzieli, że muszą go wygrać, by zapewnić sobie mistrzostwo. Od tych wydarzeń minęły już długie dziesięciolecia, a niesmak nadal jest wyczuwalny. Wielka hańba, trzeba powiedzieć to sobie szczerze. Ja osobiście bardzo lubię Wartę, natomiast to ta decyzja, no... Andrzej Gowarzewski w swoich rocznikach, on się tam w ogóle z tym nie patyczkuje, dlatego że pisze, że to jest jedna z największych hańb w historii ligi, takie rozstrzygnięcie przy zielonym stoliku. Trudno. Tutaj w Garbarni tego przeżyć wszyscy nie mogą, ja też nie, jako sympatyk Garbarni i lubiący historię przedwojenne, ja też tego przeżyć nie mogę do dzisiaj. Mówię to z ręką na sercu i nie żartuję. Tego, że Garbarnia została po prostu okradziona z pierwszego Mistrzostwa Polski. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kończymy tą tragiczną dla Garbarni historię, a szczęśliwą dla Warty. A tam jeszcze takie były rozmowy o tym, że duzi i bogaci jakby zrobili porządek z mniejszymi, czyli z Garbarnią, Beniaminkiem i z Klubem Turystów, bo wyrzucili ich z ligi. No, to tak a propos komentarzy po tym, co się stało wtedy. Na pocieszenie w tej całej sytuacji zakład Zegarmistrzowski, o którym mówiłem kilka minut temu, wywiązał się ze złożonej obietnicy i za wywalczone wicemistrzostwo Polski dostarczył Garbarni zegar stadionowy oraz złote zegarki. W kolejnych rozgrywkach mistrzowski tytuł trafił do Krakowa, jednak sięgnęli po niego piłkarze Krakowi. Garbarze zajęli 6. miejsce. W 1931 roku Garbarnia świętowała 10. urodziny. Najlepszym prezentem na jubileusz miała być poprawa miejsca sprzed 2 lat, czyli rzecz jasna sięgnięcie po mistrzowską koronę. Sezon był bardzo wyrównany. Na półmetku brązowi zajmowali 5. miejsce w tabeli, jednak w czubie panował ogromny ścisk. W drugiej części rozgrywek żadna ekipa nie punktowała lepiej od garbarzy, przez co to oni cieszyli się z Mistrzostwa Polski. Tytułu, którego tym razem nikt nie miał możliwości im odebrać. Przed startem rozgrywek w 1931 roku drużynę powierzono austriackiemu trenerowi, Karlowi Jiżdzie.
Karl Liżda to postać, która jest szerzej w Polsce nieznana. Zapomniano o nim. Zapomniano, że ten człowiek dokonał czegoś takiego wielkiego, jak doprowadzenie garbarni do mistrza Polski, jedynego niestety w historii klubu. To był Austriak. On związany był z takim klubem Floridsdorfer z Wiednia. Oni balansowali między pierwszą a drugą ligą. Kiedy on był młody, to grali w pierwszej lidze. Był na tyle dobry, że poszedł do najstarszego wiedeńskiego klubu, First Vienna, prawda, Wiedeń klub i tak dalej, to dłuższa ta nazwa. Nieważne, on sobie tam grał w tym klubie, został zauważony, został graczem reprezentacji. Grał między innymi w reprezentacji ze słynnym Karlem Rapanem, tego, którego imieniem nazwano Puchar. Dokładnie, później Intertoto, a wcześniej nazywany był Pucharem Rapana. Tak, Rapan był w ogóle takim rewolucjonistą, jeżeli chodzi o piłkę. I być może, gdyby nie wydarzenie, które spowodowało, że znalazł się w Krakowie, byłby gwiazdą, czy też jednym z tworzących ten słynny Wunderteam austriacki z lat 30. z Matthiasem Sindelarem, boskim Matthiasem Sindelarem na czele. W każdym bądź razie w jednym z meczów on strzela również gole dla reprezentacji. On strzela Włochom, strzela Węgrom. Ten Karl Liżda no, jest po prostu świetnym napastnikiem. No ale zdarza się nieszczęście, złamana piszczel. Kontuzja bardzo poważna. Nie tylko, że rezygnacja oczywiście z czynnego uprawiania sportu, ale tam zagrożenie życia było w ogóle. W każdym bądź razie zobaczmy, jak to się wszystko szybko toczy. On w rok po tym, jak jemu złamano piszczel w Austrii na boisku ligowym, już jest w Krakowie z garbarnią po to, żeby w efekcie zdobyć pierwsze miejsce. No postać niesamowita. On później wrócił do Austrii, był bardzo takim wpływowym działaczem w Związku Austriackim Piłki Nożnej, u siebie był trenerem tego Floridsdorfer, bo tam to jest jego miejsce, no leży teraz w Wiedniu, Karl Liżda. Postać ważna, sam przyznasz, że mega ważna dla garbarni. Ale oprócz Karla Liżdy przychodzi dwóch zawodników, którzy zmienili troszkę albo byli wręcz nawet częścią fundamentu, który zdobył Mistrzostwo Polski. Otto Risner. Znowu Ślązak, tak? Tutaj garbarnia powinna ze Śląskiem to tak całym sercem, bo przecież i Karol Pazurek, i właśnie Otto Risner z Pogoni Katowice, no to ojcowie poniekąd mistrzostwa, a ze Śląska, tak? Otto Risner to także reprezentacja Polski. O tym warto pamiętać. No i przychodzi Włodzimierz Maurer z Pogoni Lwów, który strzela najwięcej bramek w tym mistrzowskim sezonie, bo 17 dla garbarnia, więc to dwie mega ważne postacie. W tym momencie skład jest po prostu już idealny. No i rozpoczynają się rozgrywki. Garbarnia rozpoczyna bardzo dobrze, a przypominam, że 31 rok to także jubileusz 10-lecia powstania klubu. A tak się składa w Polsce czasami, że takie jubileusze jakimiś sukcesami są okraszone. Teraz nie mówię tego w formie jakiejś spiskowej absolutnie teorii dziejów, no po prostu klub bardzo się stara, żeby jakiś sukces w jubileusz osiągnąć. No i okazało się, że garbarnie to się udało. Zaczyna się pierwsza runda, garbarnia gra dosyć dobrze, ale znowu jest na 5. miejscu po pierwszej rundzie. Zobaczmy, że w tym 29. była na 6. po pierwszej rundzie. A tutaj jest troszkę lepiej, tam były 4 punkty straty do lidera, a tutaj ma tylko 3 punkty mimo tego 5. miejsca straty do lidera, którym jest Pogoń Lwów. No i przychodzi ta druga runda i garbarnia znowu, jak ten czołg, można powiedzieć, przejeżdża się po wszystkich rywalach. Dlatego, że i Ruch Hajduki Wielkie, którego czasy dopiero nadejdą, prawda? Takie najlepsze. I Pogoń Lwów, i Warta. Wszystkie te najlepsze zespoły po prostu zostają pokonane, rozjechane. No wow! Garbarni tytułu gratulowano po jej przedostatnim starciu, w którym rozbiła Lechię Lwów 4-0. Z matematycznego punktu widzenia gratulacje były nieco przedwczesne, bo jak widzicie, istniała szansa, by w ostatecznym rozrachunku punktowo zrównała się z nią Pogoń. Lwowska ekipa legitymowała się jednak znacznie gorszym stosunkiem bramek, zatem aby finiszowała na pozycji lidera, musiałoby dojść do szalonego cudu, będącego efektem ciągu niebywałych zdarzeń
i ekstremalnie wysokich wyników. Nic takiego nie miało miejsca, ponadto w ostatniej kolejce Pogoń przegrała w Warszawie z Legią, przez co została strącona poza strefę medalową. Mistrzostwo Polski, no, co tu więcej powiedzieć? Można przyjść tylko tutaj, mam nadzieję, że działacze wpuszczą i obejrzeć sobie dyplom, który jest nade mną właśnie za to Mistrzostwo Polski. Fenomenalna rzecz, największy sukces w historii klubu. Nigdy więcej już się nie powtórzył, to od razu powiem. Zrobię to. Wiem, że nie powinienem, ale po to, żeby uhonorować tych zawodników, ja wiem, z czym to się kojarzy, ale przeczytam skład garbarni z tamtego okresu. Trzeba jakoś uhonorować ich, tak? To byli bramkarze. Grzegorczyk, Falkowski, Wojciechowski. Obrońcy. Konkiewicz, Bill, Joksz i Ślizowski. Pomocnicy. Skwarczewski, Wilczkiewicz, Augustyn i Nagraba. No i napastnicy. Otto Riesner, Maurer, Smoczek, Pazurek i Bator, trenerem Karl Niżda. Proszę zapamiętać, bo to ważne nazwiska. Zresztą kilku z nich, jak tylko zdarzyły się dobre występy, oczywiście grało w reprezentacji Polski. I akurat z tego składu Otto Riesner, etatowy, można powiedzieć, reprezentant Polski. Oczywiście Karol Pazurek, Botor i Wilczkiewicz, oni występowali w reprezentacji. W czym tkwiła siła mistrzowskiej ekipy? Legendarny Józef Kałuża na łamach tygodnika Raz, Dwa, Trzy pisał. Garbarnia zaszczytny tytuł zdobyła zasłużenie nie tylko ilością punktów, stałością formy drużyny, lecz i walorami typowo krakowskimi, jakimi są rozum, celowość i odpowiedni temu poziom techniczny. Drużyna należy do najpilniej ćwiczących zespołów ligowych. Złożyły się na to warunki wyjątkowe, niedostępne innym klubom ligowym. Pamiętać należy bowiem o tym, że prawie wszyscy zawodnicy mistrza są pracownikami polskich zakładów garbarskich, które mając na celu rozwój fizyczny swoich pracowników, stworzyły własny park sportowy, gdzie trenował drużynę trener Jiżda, były gracz wiedeńskiego Floridsdorfu. Stałość składu drużyny dopełniła swoje. O jakim parku sportowym wspominał Kałuża? Garbarnia przez długie lata dysponowała jednym z najpiękniejszych, a na pewno najpiękniej położonym stadionem w Polsce. Od Wawelu dzieliła go tylko Wisła. Został oddany do użytku już w 1926 roku, a koszty jego budowy pokryły polskie zakłady garbarskie. Posiadał piękną drewnianą trybunę na 2000, a nieco później na 2500 miejsc. Inne ekipy zazdrościły garbarzom choćby szatni z natryskami oraz tego, że na obszarze kompleksu można było zagrać w tenisa czy kręgle. Całość została nazwana Parkiem Sportowym Klubu Sportowego Garbarnia. Owszem, uruchomiony, otwarty w roku 1926 roku Park Sportowy Garbarni, za pieniądze pożyczone oczywiście z zakładu, od sponsora, no był nieprawdopodobny, był przepiękny, rewelacyjny, cudownie położony, dzisiaj byłaby to perełka z całą pewnością architektoniczna, gdzie pchaliby się turyści, żeby sobie pozwiedzać ten piękny obiekt. Składał on się głównie z tego, z takim, powiedzmy sobie, tą oczkiem uwagi była ta trybuna drewniana, pierwotnie na 2000 osób wybudowana, a kiedy się na niej siedziało, no to twarzą się siedziało do skałki i do Wawelu. Więc oprócz walorów piłkarskich też walory historyczne. No, cymes, po prostu rewelacja. Ale park sportowy to nie tylko było boisko piłkarskie z wałami oczywiście, na których miejsca stojące były, ale też to były korty tenisowe, o czym mało kto pamięta, był budynek klubowy, tak jak powiedziałeś, z czymś, co było w tamtych latach, no, luksusem, tak to sobie powiedzmy, a więc z natryskami dla zawodników. Budynek klubowy na wielu fotografiach występuje, charakterystyczny taki, z takim trójkątnym dachem, można powiedzieć. Oprócz tego później jeszcze uruchomiono boiska do siatkówki i koszykówki, do tego także wybudowane oczywiście po jakimś czasie Omega, czyli ten fantastyczny zegar,
No, wyglądało to przepięknie. I jeszcze jedna ważna rzecz a propos stadionu. Tą trybunę na 2000 osób pierwotnie, jeszcze przed wojną rozbudowano do 2500 osób. No, taka popularność klubu była. A po wojnie, kiedy odbudowano, a zaraz powiem w trzech zdaniach, co się stało ze stadionem, na 4000 osób odbudowano tą trybunę, więc to była potęga. Teraz wróćmy na boisko. Po niebywałym sukcesie przyszła pora na walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. W sezonie 1932 więcej porażek od panujących mistrzów Polski poniosły jedynie ekipy Czarnych Lwów i Polonii Warszawa. Tytuł mistrzowski oczywiście wyzdobyty, sezon 1931, ale co za tym idzie, tak? No, oczywiście zaszczyty, coś się w klubie zmieniło, chyba było już takie najedzenie po prostu tym sukcesem, no i ten sezon 32, no to umówmy się, 10 miejsce na 12 drużyn z Ekstraklasy ówczesnej, widmo spadku było. Mistrz Polski. Coś się stało, coś się wypaliło. Nie trenował już Karl Liżda, bo on po tym mistrzowskim sezonie wrócił do, tak jak powiedziałem, do Wiednia. Natomiast co jest ważne z tego przełomu 31-32 lat? Ważne są mecze międzynarodowe. Dlatego, że Garbarnia dostała taki puchar i tutaj część tego pucharu w klubie można zobaczyć, pewnie pokażesz to, od ministra spraw zagranicznych, pana Zalewskiego, a więc już na samym końcu jego ministrowania, bo po nim przyszedł Beck, ten słynny minister, wręczył Garbarni taki puchar właśnie z taką paterą, wielką tarczą, za zasługi w promowaniu polskiego sportu za granicą. Dlatego, że Garbarnia notowała naprawdę świetne wyniki z zespołami zagranicznymi, oczywiście w meczach towarzyskich. Chodzi tutaj o potęgę wtedy w Europie, czyli Warszawa z Budapeszt, który został przecież pokonany. Chodzi o Wiktorię Berlin, którą też wtedy super fajny niemiecki zespół też została pokonana. Chodzi o najsilniejszą, jedną z najsilniejszych w ogóle w historii drużyn niemieckich na Śląsku, czyli Beuthen 09 i tutaj pewnie kolega Mariusz Kowol coś na ten temat może powiedzieć. Ta drużyna też została pokonana i to została pokonana w kompromitacyjnym wynikiem 8-0. Ale jest jeszcze jeden rzecz z tamtych czasów, która jest szokująca absolutnie do dzisiaj. W klubie się odnoszą do tego z takim sceptycyzmem, może troszkę, bo to wiadomo, nie te składy, to nie ma co tutaj szaleć, ale ja uważam, że trzeba szaleć. No to jest oficjalny wynik w końcu, prawda? Historyczny. Otóż Garbarnia w tym 32 roku wygrała z Bayernem Monachium, uwaga, 8-0. No, fenomenalny wynik. Nie wiem, ile zespołów może się pochwalić tym, że z Bayernem 8-0 wygrało, ale pewnie jest to nieliczna grupa. Garbarnia tak. Co prawda rok później przegrała w turnieju towarzyskim z tym samym Bayernem. 3-0, no ale ten 8-0 zostaje. Fenomenalna sprawa. Patera wręczona przez ministra Zalewskiego. Jest do zobaczenia. Jest to jeden z najcenniejszych chyba pamiątek, zabytków, że tak powiem, w żargonie muzealnym, które tutaj można zobaczyć. Oczywiście dyplom z 31 roku, oczywiście patera. Znakomite wyniki w towarzyskich grach przeciwko europejskim ekipom nie zacierały jednak kiepskich rezultatów odnoszonych w Ekstraklasie. W 1933 roku władze ligi chciały urozmaicić rozgrywki, więc podzieliły drużyny na dwie grupy. Wschodnią i zachodnią. Trzy najlepsze zespoły każdej z nich tworzyły później grupę mistrzowską, a pozostałe grupę spadkową. Garbarnia w pierwszej fazie trafiła do zacnego grona. Z Ruchem, Wisłą, Krakowią, Wartą i Podgórzem. Zajęła w nim czwarte miejsce, co oznaczało, że w dalszej części sezonu będzie walczyć o utrzymanie w lidze. W grupie spadkowej okazała się najgorsza, jednak pojawiło się dla niej koło ratunkowe. Ostatnia w tabeli Garbarnia, przedostatni Czarni Lwów oraz Śmigły Wilno. Przegrany finału okręgowych lig polskich, którego stawką był awans do Ekstraklasy, stworzyły zestawienie turnieju eliminacyjnego.
Każdy grał z każdym w systemie mecz i rewanż, a na koniec najlepsza ekipa uzyskiwała prawo gry na najwyższym szczeblu ligowym w rozgrywkach 1934. Kibice na Ludwinowie odetchnęli z ulgą. Ich ulubieńcy okazali się zdecydowanie najlepsi. Dlaczego jest ten sezon 33, oprócz tego, że takie były szacher-macher jakieś robione w lidze, ważny dla Krakowa? A już dla Podgórza? O, kosmos. Ano dlatego, że wtedy w 12-zespołowej ekstraklasie grały cztery krakowskie drużyny. To jest nie do wyobrażenia w historii całej polskiej ligi. No nie ma teraz takiego możliwości, żeby tak było. Grała Wisła Kraków, grała Krakowia, grała Garbarnia i grał też, pozdrawiam, jeden z moich ukochanych klubów, KS Podgórze. To jest Kraków, ale jesteśmy tylko na dzielnicy Podgórze. Z jednej dzielnicy Podgórza dwie drużyny w ekstraklasie i derby nie tylko Krakowa, ale jednej dzielnicy. Czegoś takiego w historii polskiej ligi chyba nie było nigdy. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. I było blisko, żeby tych drużyn było więcej, bo w latach 30. otarła się o ligę też i Korona Kraków. Także dlatego ja lansuję cały czas właśnie z tego okresu połowy mniej więcej lat 30. taką teorię o pewnym fenomenie futbolowym, nie tylko krakowskim, nie krakowskim, podgórskim fenomenie futbolowym, gdzie dwie drużyny grają w ekstraklasie i jeszcze jest trzecia, która pretenduje. Po tych dwóch niezbyt udanych latach brązowi odbili się od ligowego dna. W następnych trzech sezonach zajęli kolejno czwarte, siódme i ponownie czwarte miejsce. Rozgrywki w 1937 roku przerosły ich możliwości. Zajęli przedostatnie miejsce w ligowej tabeli i po 9 latach opuścili szeregi ekstraklasy. Już po roku banicji wrócili na najwyższy poziom. Możemy się jedynie zastanawiać, jakie byłyby finalne rozstrzygnięcia tych rozgrywek, bo we wrześniu rozpoczęła się II wojna światowa, która do 1948 roku uśpiła ekstraklasowe zmagania. W latach 1939-1945 na terenie Krakowa odbywały się konspiracyjne rozgrywki o mistrzostwo miasta lub dzielnic, w których Garbarnia brała czynny udział. Okres wojenny, no wiadomo, no jest rozporządzenie Franka, które jakby zdeterminowało wszystko, czyli zakaz absolutny klubów sportowych, jest zakaz w ogóle gier, to jest najbardziej drakońskie prawo w Europie. W Czechach trwały rozgrywki, Czesi grali w piłkę, na Ukrainie trwały rozgrywki z Niemcami, drużyny w Kijowie na przykład grały w lidze.
wszędzie można było grać, nawet we Francji okupowanej, no tylko w Polsce w zasadzie, na terenie Rzeczpospolitej, tam w pewnym sensie, bo tam wejście Rosjan trochę ją pokroiło w 1939. W każdym bądź razie to było takie drakońskie prawo, niemniej w Warszawie było ono bardzo respektowane i tam było naprawdę przechlapane. Natomiast w Krakowie władze patrzyły na to przez palce i powiedzmy sobie szczerze, czasami nawet popierały to, co się działo. Nieformalnie oczywiście, bo teoretycznie był zakaz. No, istniało coś takiego jak okupacyjne mistrzostwa Krakowa podczas wojny. 4 edycje się odbyły, 3 razy Wisła zwyciężyła, raz Krakowia, ale to też i różna formuła była tych rozgrywek, one w różnych miejscach się odbywały. No ale jak też władze nie mogły wiedzieć o tym, co się dzieje, skoro na mecz Wisły, dajmy na to z Krakowią, na stary stadion garbarnie przychodziło 10 tysięcy ludzi. Chyba trzeba być wariatem, żeby uważać, że nie wiemy, co się dzieje. Oczywiście, że było wiadomo, były nawet jakieś kontakty, tam przychodzili czasami Niemcy na te mecze. Zdarzały się też oczywiście sytuacje tragiczne, typu łapanki, zwłaszcza w czasie wybuchu powstania warszawskiego, kiedy obawiano się, że w Krakowie nastąpi podobna sytuacja i bardzo szeroka łapanka, wtedy to były dramatyczne ucieczki i tak dalej, i tak dalej. To już zupełnie inna historia. W każdym razie garbarnia uczestniczyła w tych rozgrywkach. Niestety, kilku piłkarzy brązowych stało się ofiarami wojny. Albina Harlandera z kraju wywieźli Niemcy i słuch po nim zaginął, Czesław Soldan został rozstrzelany, a Karol Pazurek, jedna z największych klubowych legend, zginął trafiony kulą z pistoletu podczas prowadzenia samochodu. W chwili śmierci miał na sobie niemiecki mundur. Karol Pazurek w zasadzie to postać tragiczna, bo to był Ślązak. On, kiedy wybuchła wojna, służył w Wehrmachcie i odbywał tą służbę tu w Krakowie. I grał w takim zespole, ponieważ normalnie funkcjonowały zespoły, brały udział w mistrzostwach Niemiec tutaj z gubernatorstwa obszaru. On grał w zespole DTSG Krakow. I on w zasadzie, przyznam się szczerze, że prowadzę pod tym kierunkiem śledztwo, utrzymuję, no niestety koronawirus oczywiście zabił wszystkie plany, ale udało mi się znaleźć rodzinę Karola Pazurka i braci Pazurków i byłoby pewnie już wyjaśnione wszystko co do jego życia, losów rodziny i tak dalej. Może jakaś publikacja nawet by powstała, gdyby nie koronawirus, bo to trzeba wyjechać trochę za granicę, żeby porozmawiać. No, niemniej Karol Pazurek tak naprawdę nie wiadomo jak zginął. Bo on zginął w czasie wojny. Taka najbardziej teoria, która jest wszędzie powtarzana, to jest taka, że faktycznie są dwie teorie. Jedna mówi o tym, że on był kierowcą, tak? On się zajmował samochodami, zresztą nawet tutaj pracując w garbarni, bo każdy zawodnik z drużyny był pracownikiem garbarni. On jest takie zdjęcie, jak on z jakimś kluczem stoi obok samochodu, on był fascynatem w ogóle. Dobrym kierowcą i fascynatem tych wszystkich silników i tak dalej, motoryzacji. I jest jedna teoria, która mówi, że jechał samochodem i wiózł kogoś, jakiegoś ważnego, no i pułapka gdzieś koło Jędrzejowa podobno i partyzanci polscy z AK go po prostu zastrzelili, nie wiedząc tak naprawdę do kogo strzelają, bo strzelają do reprezentanta Polski, tak, w piłce nożnej. Druga teoria jest taka, że po prostu wracał z uciekającymi w styczniu wojskami, ciężarówką z Krakowa. Uciekali na zachód, no i tam była pułapka taka większa. Też oczywiście w rejonach Miechowa się mówi o tym znowu. Czyli też podobne rejony, tak? I wtedy zginął. Jeszcze jest trzecia wersja, która mówi o tym, że jak weszli żołnierze sowieccy, no to on został w Krakowie, bo on się czuł Polakiem. Zresztą to samo mówi jego rodzina, że tam w rodzinie Pazurków był podział, że tam dziadek był bardziej Niemcem, syn był bardziej, czuł się Polakiem. Jeszcze ktoś inny Ślązakiem po prostu. On się czuł, z tego co mówiła jego rodzina, on się czuł Polakiem, on bardzo zaznaczał, że on jest taki właśnie z od nas tutaj, tak? W każdym bądź razie jest taka wersja, że jak weszła armia radziecka w styczniu, no to on po prostu podniósł ręce i powiedział, nie, jestem Polakiem, tylko w mundurze, a Sowieci niewiele myśląc po prostu puknęli go, bo był żołnierzem w Wehrmachtu niemieckim. Także tych wersji, a prawda być może jest jeszcze inna. Także tych wersji jest dużo, nie tak naprawdę nie wiadomo do dzisiaj, co się z nim stało.
Natomiast wrócę do jego lepszych momentów, do występach. Zresztą on ma bardzo dobre wspomnienia, po nim są z czasów okupacji. O nim się mówi, mówiło różne historie, że on ostrzegał Polaków przed łapankami, że gdzieś tam jak na moście, w którymś krakowskim była zaplanowana blokada, że do wywózek, to on wcześniej tam przybiegał, wyganiał, zwłaszcza z napotkanych kolegów, ale nie tylko. Także on był bardzo taki, no, bardzo dobry człowiek pewnie. Na wojnie mocno ucierpiał stadion Garbarni, jednak już w 1946 roku został odrestaurowany, a drewniana trybuna główna powiększona. Od teraz mogła pomieścić 4000 kibiców. Grała oczywiście Garbarnia, na nim wszystko było świetnie, historia się rozwijała, tytuły mistrzowskie, przydarzył się zbadek przed wojną i tak dalej, przyszła wojna, niektóre mecze rozgrywano. Między innymi ten słynny mecz podczas okupacyjnych mistrzostw Krakowa, kiedy awantury się wywiązały właśnie między kibicami Krakowi a Wisły i przeniosły się na rynek podgórski. Tam była komendantura niemiecka. No i ten komendant tak zobaczył, że jest awantura, przybiegł do niego jakiś tam podoficer i krzyczał, że tak, tutaj trzeba zaraz samochody, wojsko, bo Polacy się leją, powstanie będzie. I tak patrzy, nie, to kibice się, a to jak kibice, to niech się leją. Sam podobno był kibicem którejś z drużyn, bo z Wiednia pochodził, którejś z drużyn z wiedeńskich i doskonale znał ten klimat, więc nie, i Niemcy do tego się nie mieszali. Do tej awantury akurat. To rozpoczęło się ze stadionu właśnie Garbarni, a sędziował tam sędzia Matusiński, który był zasłużonym bardzo z jednym z założycieli Korony, sąsiadki. A wszystko tutaj jakby w jednym kociołku jest. W każdym bądź razie stadion uległ dewastacji, bo podczas okupacji, ponieważ Niemcy go troszkę zdewastowali, ale moja teoria na to jest taka, że też dołożyli do tego okoliczni mieszkańcy, którzy po prostu nie mieli czym palić w zimie. Było bardzo kiepsko, była okupacja, mróz, więc po prostu rozebrali te drewna, które zostały z trybuny i ze wszystkiego po to, żeby no, był wybór, tak? Albo mamy drewno ze stadionu, albo zamarzamy. No to jest chyba prosty wybór. Niemniej po wojnie stadion odbudowano, 4000 osób, trybuna. Fenomenalna sprawa. Właśnie z tego okresu jest tutaj ten fragment trybuny pamiątkowy. W reaktywowanych w 1948 roku rozgrywkach Ekstraklasy nie mogło zabraknąć miejsca dla piłkarzy z Ludwinowa. Odnowiony Park Sportu był co prawda świadkiem batalii o Mistrzostwo Polski, jednak gospodarze obiektu nie brali w niej udziału. To właśnie na tym obiekcie, w związku z równą liczbą punktów zgromadzonych w ligowej tabeli przez Wisłę i Krakowie, rozegrano mecz decydujący o mistrzowskim tytule. Pasy okazały się lepsze od Białej Gwiazdy, wygrywając 3-1. Chichot historii polega na tym, że jak określane jest to powszechnie, chociaż ja się z tym nie zgadzam, ale w pewnym sensie jest to racja. Najsłynniejszy mecz na stadionie Garbarni został rozegrany nie z Garbarnią, a został rozegrany między Krakowią i Wisłą i to był bezpośredni pojedynek o mistrza Polski, ponieważ w roku to mecz 5 grudnia 1948 roku, ponieważ ten rok, w którym Garbarnia spadała z ligi, a Wisła z Krakowią miało taką samą liczbę punktów, tam bilans bramkowy był różny, ale za to bezpośrednie spotkania były chyba na korzyść Krakowi i w związku z tym zdecydowano, że najuczciwiej będzie rozegranie na neutralnym gruncie meczu o Mistrzostwo Polski. Krakowia wygrała 3-1 i została mistrzem Polski. Właśnie rozegrano to na stadionie Garbarni przy 25 tysiącach kibiców, a więc coś nieprawdopodobnego. Tenże obiekt cudowny i piękny miał tylko jedną wadę, sąsiedztwo Wisły, no niestety bardzo mocno nasiąkała murawa i to był wieczny problem, żeby to odpompowywać. Dwie najlepsze ekipy w kraju mogły budzić dumę wśród mieszkańców Grodu Kraka. Znacznie gorzej zaprezentował się trzeci przedstawiciel Krakowa w Ekstraklasie. Garbarnia zajęła 12 miejsce w stawce i po raz drugi w historii spadła z ligi.
Również i tym razem, już po roku, garbarze wrócili na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W sezonie 1950 zajęli przyzwoite 6. miejsce. A jest skomplikowane lata 50. Wiadomo, że to jest już system komunistyczny w Polsce, no i co za tym idzie, to idą też reformy sportu, prawda? I najpierw tworzy się zdobywa awans garbarnia już jako związkowiec, a nie jako garbarnia. Wiąże się to oczywiście z tymi reformami wszystkimi, a reformy polegały na tym, że tworzono po prostu wielkie kombinaty sportowe. Łączono wiele klubów i oddawano je pod opiekę jakiejś tam dziedzinie życia, w cudzysłowie teraz mówię, tak? No bo to jedne to były jakieś tam przemysły tekstylny, inne były na przykład kolejowe, wojskowe, ogniwa młodzieżowe, zmiany nazw, poprzestawianie kompletnie tej tradycyjnej mapy sportowej Polski. No dramat jakiś po prostu. No niemniej garbarnia awansuje niedługo do ligi i zajmuje nawet tam wysokie miejsce w tym sezonie 1956 i to jest świetna pozycja związkowca Kraków, ale w 51 no znowu spadek, tak? Pomimo tego, że wcześniej taki wynik bardzo przyzwoity. No nie ma co mówić. Przypomnę, a tych, którzy są na moim kanale po raz pierwszy, poinformuję, że jak zawsze z szacunku do klubów i ich kibiców w materiałach nie używam nazw nadanych przez sowieckie reformy sportu. Stąd cały czas w tabeli jest garbarnia, a nie związkowiec, Wisła, a nie gwardia, ruch, a nie unia i tak dalej. Co ciekawe, w 1950 roku bramkowym łupem garbarni podzieliło się raptem 6 zawodników, a co jeszcze bardziej zaskakujące, w ich gronie znalazł się bramkarz Tomasz Stefaniszyn. Golkiper dwukrotnie z powodzeniem egzekwował rzuty karne, dzięki czemu do dziś pozostaje najskuteczniejszym bramkarzem w historii ekstraklasy. Stefaniszyn zabłysnął w szczególności w starciu przeciwko Ruchowi Chorzów. 20 tysięcy kibiców oglądało, jak najpierw zdobywa gola po strzale z wapna, a 5 minut później stopuje piłkę po strzale Franciszka Tima z 11 metrów. Do tej pory w naszej lidze tylko 9 bramkarzy pokonywało swoich vis-a-vis. 8 z nich ma na koncie po jednym trafieniu. O ile rozgrywki w 1950 roku wlały w serca kibiców garbarni sporo optymizmu, o tyle kolejne okazały się wielkim rozczarowaniem. W bardzo dziwacznym sezonie, w którym ligowe zmagania nie wyłaniały krajowego mistrza, brązowi, co ciekawe występujący tym razem pod szyldem Włókniarza Kraków, zajęli 11 miejsce w tabeli, co było równoważne ze spadkiem. Tym razem rozbrat z Ekstraklasą trwał 3 razy dłużej niż po poprzednich degradacjach. Można powiedzieć, że po powrocie powtórzył się scenariusz sprzed kilku lat. W 1955 roku garbarze ponownie zajęli 6. miejsce w ligowej tabeli, by rok później znów zakotwiczyć na miejscu spadkowym i pożegnać się z Ekstraklasą. Tym razem pożegnać się na bardzo, bardzo długo. Do dzisiaj garbarni nie udało się nawiązać do najpiękniejszych czasów i wrócić do grona najlepszych drużyn w kraju. Tym samym nie sprawdziły się słowa prasy z końca 1956 roku o tym, że brązowi idą do drugiej ligi na krótki remont. Dokładnie tak. No tak to widziano w klubie, no. Że zaraz wrócimy, że przecież naszym naturalnym jakby środowiskiem jest Ekstraklasa. My jesteśmy mistrzem, wicemistrzem Polski, tak? No, świetna sprawa. Nie ma co. Tylko, że nigdy to już się nie wydarzyło. Z przymrużeniem oka się mówi, albo niektórzy może tego oka nie przymrużają, nie wiem. Trzeba by było zapytać tutaj w klubie ludzi, którzy pamiętają jeszcze te czasy. Ponieważ mówi się, że wyjazd do Chin, który był taką nagrodą poniekąd za wysokie miejsce w sezonie poprzednim,
tournée po Chinach, to szok w tamtych latach, lata 50., że to spowodowało, że zawodnicy trochę zgnuśnieli, trochę może sił nie mieli do nowego sezonu, który zakończył się ich bezpowrotnym spadkiem z ekstraklasy. Podsumujmy sobie ekstraklasową historię Garbarni. Na 315 rozegranych meczów składa się 121 zwycięstw, 64 remisy i 130 porażek. Jej najlepszym strzelcem na najwyższym szczeblu ligowym jest autor 88 trafień, Karol Pazurek. Jakie były losy Garbarni po spadku z Ekstraklasy w 1956 roku? Mówiąc jednym słowem, ciężkie. 14 z 15 kolejnych sezonów spędziła na drugim szczeblu rozgrywkowym. W międzyczasie szlifowała talent swojego najbardziej utytułowanego wychowanka, Roberta Gadochy. W próbie nawiązania do najlepszych lat na pewno nie pomogła decyzja włodarzy Krakowa. W 1973 roku jej stadion został zrównany z ziemią, a na jego miejscu miał powstać najbardziej nowoczesny hotel w Polsce. Oczywiście klub dostał zapewnienie, że w ramach rekompensaty otrzyma nowy obiekt. Nikt jednak nie dodał, że dopiero za 17 lat, podczas których Garbarze byli drużyną bezdomną. Zacznijmy od hotelu. Czterogwiazdkowy Hotel Forum oddano do użytku dopiero w 1989 roku i z początku rzeczywiście robił wrażenie i nieźle prosperował. Znawcy architektury uważają go za jeden z ładniejszych hoteli w Europie. Od Wawelu oddziela go tylko wąska nitka Wisły. Od sławnej sieci Intercontinental nie dzieli nic, bo do niej należy. Forum Kraków to jedyny hotel w Polsce, w którym obsługa klienta jest niemal całkowicie skomputeryzowana. Wielka szkoda, że to wszystko odbywało się kosztem Garbarni. W roku 1973 przychodzi katastrofa dla klubu. Praktycznie rzecz biorąc, to ja nie wiem, to można powiedzieć, że taka trochę likwidacja klubu, tak? No bo władze decydują o tym, że trzeba wyburzyć zabytkowy, wielki, fantastyczny park sportowy po to, żeby wybudować hotel nowoczesny. A i burzą tenże obiekt, wysadzają w ogóle, trybuna została wysadzona za pomocą iluś tam ton trotylu. To w ogóle jakiś absurd jest. Dom klubowy zrównany z ziemią. To oczywiście wiązało się też z przeobrażeniem całej dzielnicy, tak? Bo wcześniej wybudowano Marii Konopnickiej drogę, praktycznie zlikwidowano dzielnicę Ludwinów. Takiego Ludwinowa jak przed wojną już nie ma. Zostały bodaj dwie czy trzy uliczki, które zapraszam, żeby zwiedzać, takie drewniane domki i kamieniczki przy ulicy Tureckiej na przykład. Stadionu nie ma. Wyburzony, irracjonalny. Wiem, że zawodnicy protestowali, ale tak naprawdę dlaczego? Nie wiem, może ktoś odpowie kiedyś na to pytanie. Powstał hotel, a klub do roku 1990 był bezdomny. Po prostu był bez boiska. No to była hańba dla Krakowa sportowego i tak dalej. Były makiety z propozycjami, oczywiście nic się nie działo i dopiero w roku 90 uruchomiono
stadion tutaj na Rydlówce, gdzie się znajdujemy. Oczywiście teraz stadion też nie przypomina nawet tego z 1990 roku, bo jest oczywiście burzliwa przebudowa i plany budowania fantastycznego obiektu. Jeszcze tylko powiem, żeby nie przedłużać, że tenże stadion, że Garbarnia te lata dzieliła z Koroną stadion na też przepięknie położony, polecam wszystkim, żeby sobie pozwiedzali, na stadionie Korony przy ulicy Parkowej rozgrywała swoje mecze, między innymi, bo na Wawelu także jej się zdarzało. No i to tak dosłownie błyskawicznie przeleciałem przez historię stadionu. Jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli jeszcze tylko na temat tego obiektu rozmawiać pewnie przez 2 godziny, bo tam frekwencja była fenomenalna, jeżeli chodzi o występy Garbarni. Przed wojną średnia frekwencja w gorszych czasach 3000, w lepszych 5, ale to, że na meczach było 10 tysięcy osób, też nikogo absolutnie nie dziwiło. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj na Garbarni 10 tysięcy osób. Brak obiektu nie pomagał w zdobywaniu nowych kibiców. Któż bowiem przy naprawdę niemiłosiernie solidnej, piłkarskiej, miejskiej konkurencji decydowałby się znaleźć w swoim sercu miejsce dla drużyny, która nie ma własnego domu? Przecież każdy kibic wie, jak ważnym elementem klubowej tożsamości jest stadion. Garbarnia na Podgórzu, na Ludwinowie była niezwykle popularnym klubem. Wszyscy mówili, że z tej strony, po tej stronie Wisły kibicuje się Garbarni, a po tamtej stronie Wisły kibicuje się Wiśle i Krakowi. I Garbarnia miała rzesze, no tysiące swoich oddanych kibiców. A w momencie, w którym stadion jest zlikwidowany, praktycznie klub staje się bezdomny, jakieś obiecywane są absurdalne pomysły, no to był cios, to był... Gdzieś tam nawet niektórzy działacze pamiętający tamte czasy, pozdrawiam Jerzego Cierpiatkę, warto przeczytać jego książkę o historii klubu, gdyż jest po prostu fenomenalny, jest to historia zrobiona rok po roku, opracowana. No to przecież, no jak można mieć tą łączność ze społecznością, kiedy tak po pierwsze cała dzielnica tak naprawdę jest przekształcana, niemal likwidowana, bo powstają nowe osiedla, powstaje nowa droga, ten stary Ludwinów jest zniszczony wraz ze całą swoją tą taką charakterystyczną subkulturą niemal podmiejską, tak? I wraz, o, zakłady garbarskie, tak? Które były cały czas związane z klubem, no zostały, co dzisiaj zostało z tych zakładów? No zostały zlikwidowane oczywiście, kamień na kamieniu nie został. Zostały tylko jakieś takie już malutkie kawałki dawnego kompleksu zakładowego. A na tym miejscu w tej chwili jest osiedle. No, wszystko się totalnie zmieniło, wszystko stanęło na głowie i tak jak powiedziałeś, absolutnie oczywiście ucierpiał na tym też i potencjał kibicowski, no bo Garbarnia praktycznie przestała istnieć. No. Tak to można powiedzieć. Oczywiście, że istniała, że grała. No to nie w tym sensie formalnym. Ale w tym sensie takiej łączności z bo Garbarnia była z Ludwinowa, ona była stąd, to były chłopaki swojskie, tak? W sensie kulturowym, łączności z kibicami, emocjonalnym, to Garbarnia zniknęła. Także to, co jest teraz, to ja jestem pełen szacunku dla wszystkich kibiców Garbarni, którzy są, pamiętają, hołbią ten klub, przychodzą na trybuny, interesują się historią. Po prostu jeden wielki szacunek, że potrafili przetrwać te bardzo, bardzo ciężkie lata. Klub z Ludwinowa swojego nowego obiektu doczekał się dopiero w 1990 roku. Na nikim nie zrobił jednak wrażenia. Dziś i po nim praktycznie nie ma śladu. Aby poprawić funkcjonalność i zapewnić odpowiednie warunki do treningu oraz szkolenia dzieci i młodzieży, wykonano gruntowną przebudowę stadionu, wybudowano bardzo funkcjonalny budynek klubowy oraz powstały boiska treningowe. Obecny stadion spełnia wymogi co najwyżej drugoligowe.
Gdy w 2018 roku brązowi po raz pierwszy od 44 lat zameldowali się na zapleczu Ekstraklasy, mecze w roli gospodarza musieli rozgrywać na obiekcie Wisły. Taki stan rzeczy nie sprzyjał walce o utrzymanie, zatem już po sezonie spadli na trzeci poziom. Do drugiej ligi, w której są do dziś. W planach jest kolejna przebudowa, która podniesie standard stadionu i przystosuje go do warunków co najmniej pierwszoligowych. Bardzo ważną sprawą dla niemal każdego piłkarskiego kibica są klubowe pamiątki. Pan Marcin kolekcjonuje garbarskie suweniry od wielu lat, a część jego kolekcji można zobaczyć na facebookowym fanpage'u, do którego link zamieszczę w opisie do tego materiału. Miałem niebywałą przyjemność obejrzeć ją na własne oczy. Koszulka, to tak mówię, to jest 84 roku na pewno w niej grali. Ona niestety jest w stanie jakim jest, czyli dość słabym. Ale wcześniejsze to jest już niesamowicie trudny temat. Natomiast w ogóle przedwojenny okres garbarni to jest taki okres, który jest bardzo trudny kolekcjonersko, dlatego że tych pamiątek nie ma dużo. One są gdzieś prawdopodobnie jeszcze pochowane w szufladach, na strychach, w piwnicach. Niestety bardzo wiele z nich zostało zniszczonych, prawdopodobnie trafiły na makulaturę, ewentualnie zostały po prostu spalone. To troszkę smutne, ale chyba tak to wyglądało. Natomiast brakuje oczywiście pamiątek takich najcenniejszych, czyli tych pamiątek za Mistrzostwo Wicemistrzostwa Polski. Tych niestety nie udało się znaleźć. Być może ktoś je posiada, nawet o tym nie wiedząc, dlatego że medal za Mistrzostwo Polski prawdopodobnie jest opisany tylko mistrz ligi 1931, więc jeżeli ktoś go posiada, to nawet nie wie, że jest to medal garbarni. Więc zdecydowanie to jest taki święty graal, myślę, każdego kolekcjonera, który poszukuje pamiątek garbarni, nie tylko w ogóle pamiątek przedwojennych, to właśnie ten medal. Czy nagroda za Wicemistrzostwo Polski garbarni z 1929 roku, to też na pewno. No i najstarsze odznaki, to jest też taki święty graal, na przykład odznaka na dziesięciolecie klubu, wykonana w złocie, przepięknie. To też chyba jest, nie posiadam jej w kolekcji, też myślę, że to jest taka rzecz, która byłaby no, pięknym elementem takiej kolekcji. Ja kolekcjonując te rzeczy też staram się, żeby one nie zniknęły gdzieś, nie zapomniano o nich. Mam taką nadzieję, że trafią kiedyś z powrotem tutaj do klubu i będzie można je podziwiać. To będzie kolekcja, która gdzieś tutaj będzie widoczna dla każdego. Każdy będzie mógł przyjść i zobaczyć, jak historia garbarni się rozwijała. No ja mam ogromny sentyment do tych pamiątek. Rozpoczął tą kolekcję mój tata, do dzisiaj wspólnie ją prowadzimy. To mój tata jest też wielkim kibicem garbarni. Zresztą on zaprowadził mnie na pierwszy mecz z bratem i tak już zostało. Natomiast dzisiaj też pamiątki są takim elementem reklamy klubu, są takim elementem, który przyciąga uwagę kibiców i są ważnym elementem, myślę, dla każdego klubu. Nie tylko z punktu widzenia reklamy, ale też jakiegoś pokazania, nawiązania do tradycji.
tego, co było kiedyś, a Garbarnia z tą olbrzymią, stuletnią tradycją myślę, że jest takim mocnym punktem piłkarskim Krakowa. I warto przypomnieć szczególnie młodszym kibicom, że taki klub istnieje, że jest to klub, który był mistrzem Polski. I dzisiaj tak naprawdę warto o nim pamiętać, warto o nim przypominać. A stulecie jest chyba najlepszym momentem do tego, żeby o tym przypomnieć. Jak wspomniałem wcześniej, Garbarnia występuje dziś w drugiej lidze. Niestety, coraz mniej kibiców pamięta jej ekstraklasowe czasy, od których minęło już niemal 7 dekad. W 2021 roku klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Czy wraz z wejściem w nowe stulecie przyjdą lepsze dni? Ja mam olbrzymią nadzieję, że tak. Mam olbrzymią nadzieję, że Garbarnia wróci przynajmniej w te szeregi pierwszoligowe, jeżeli chodzi o polską ligę. Na pewno taka szansa jest. Ten zespół, tak jako kibic odbieram, jako zespół, który może osiągnąć taki sukces jak awans z powrotem do pierwszej ligi. I liczę na to. Myślę, że jak każdy kibic Garbarni, że z powrotem zobaczymy ją na pierwszoligowych boiskach. Mocno w to wierzę. Mam nadzieję, że tak będzie.